Pamiętam. Byłem w domu, przed telewizorem i płakałem. I jak sobie wspomnę nawet dzisiaj, to czuję ten dreszcz, który przeze mnie przychodzi. To było dla mnie tak nieprawdopodobne, tak niewiarygodne, że łzy poszły, zapaliliśmy świeczkę w domu, w oknie i modliliśmy się. Dla mnie to było tak niewiarygodne, tak nieprawdopodobne, że Polak został papieżem i później to słynne kazanie na Placu Zwycięstwa, to wszystko spowodowało, że na pewno w Polsce inaczej. Tak poruszył nasze sumienia i nasze dusze, że nastąpiła taka w nas, tak mi się wydaje, szkoda, że na tak krótki okres czasu, ale taka pewna przemiana duchowa. Ja to kojarzę oczywiście nie w takiej skali, kiedy spotykaliśmy się po tej tragedii smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim. Nie? Wydawało się mi wówczas, że znikają nasze przepaście polityczne, że jesteśmy jednym narodem w tak trudnej chwili zjednoczonym. I chciałem wtedy, miałem nadzieję, że to będzie długo trwało. Niestety trwało to krótko. To jest tak samo, jak tyle, co nam przekazał poprzez swój wybór, ale również poprzez to, co mówił Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II, że to w nas będzie tkwiło długo. Ale my jesteśmy trochę jednak wredni. Nie odwdzięczyliśmy się naszemu papieżowi właśnie tym, do czego on nas nakłaniał, czego nas nauczał. Nie chcę tragizować, ale Polakom potrzebny jest potężny wstrząs. Nie wiem jakiego rodzaju, ale potężny wstrząs, żebyśmy się opamiętali. Poczynając od polityków, schodząc na niższe szczeble. Bo dzisiaj, jak pani wie, nawet kiedy przychodzą święta, już nie mówię o takim codziennym życiu, ale kiedy przychodzą święta, kiedy przychodzi taki czas pewnego wyciszenia, refleksji, pojednania, to nie daj Boże, jak ruszymy tematy polityczne przy świątecznym stole. Od razu się wszyscy kłócimy. Nie? To jest tragedia Polaków. Najbardziej wspominam takie osobiste przywitanie. Ja byłem wówczas wicewojewodą bydgoskim i reprezentowałem moje województwo, kiedy Ojciec Święty przyleciał helikopterem do Gniezna. I kiedy wychodził właśnie z helikoptera, to między innymi stałem wśród tych tak zwanych VIP-ów. Miałem okazję uścisnąć rękę, ale... Przepraszam, ale to jest takie wewnętrzne. Mój brat, który miał bardzo poważny problem alkoholowy, pojechał sam, nie znając języka. Pojechał do Rzymu. Był na audiencji Ojca Świętego i miał to szczęście. Stał w pierwszym szeregu i Ojciec Święty pobłogosławił go. I proszę wyobrazić sobie, że w krótkim czasie, z dnia na dzień, przestał używać alkoholu. Przestał. I do końca, niestety już dzisiaj nie żyje mój brat, ale do końca swoich dni, przez 20 kilka lat, nie spożył alkoholu, nawet piwa. W tym wymiarze politycznym, no to wiemy, że upadł komunizm, prawda, w tym wymiarze politycznym. Natomiast w wymiarze duchowym przez wiele lat czuliśmy się, tak jak Żydzi czują się narodem wybranym, tak myśmy się czuli narodem wybranym, nie? Tylko myśmy tego nie do końca docenili i nie do końca uszanowali. Mieliśmy taką szansę, a dzisiaj pani sama widzi, jak jesteśmy podzieleni. Myśmy zaprzepaścili dużo z tego pontyfikatu, nie? Natomiast niewątpliwie to był papież, który po pierwsze dokonał wielu wielkich zmian, również w tej geopolityce, ale jednocześnie też przyciągał młodych ludzi, nie? Poruszył młodzież, nie? I tu absolutnie do dzisiaj jest wielu spadkobierców.
Dzisiaj to są już dorośli ludzie, ale oni są wierni. Natomiast generalnie, jako Polacy, obawiam się, że potrzebujemy ogromnego wstrząsu. Nie chcę tego mówić, bo to jest katastroficzne myślenie, ale ogromnego wstrząsu, żebyśmy się opamiętali. My nie szanujemy tego, co dzięki takim ludziom, jak Jan Paweł II, osiągnęliśmy, mieliśmy. Tego nie szanujemy. Dzisiaj to trwonimy po prostu.